Rozgrywka w Terraformacji Marsa opiera się tak naprawdę o zagrywanie kart różnego rodzaju, dlatego chciałbym poświęcić temu aspektowi gry osobny odcinek, szczególnie dla tych, którzy nie mieli okazji zapoznać się z dużą Terraformacją. Podobieństw jest tu bardzo dużo, natomiast kluczem do zrozumienia idei rozgrywki jest zrozumienie kart i tego, co się na nich znajduje i w jaki sposób te karty działają. Dlatego właśnie ten odcinek. Zobaczcie, w Terraformacji Marsa Ekspedycji Ares mamy trzy rodzaje kart. Pierwsze karty które już poznaliście, jeżeli obejrzeliście mój materiał z przygotowania do rozgrywki, to są karty korporacji, które nam pokazują jakieś nasze warunki startowe i to, czym nasza korporacja, czym nasza ewentualna potencjalna rozgrywka może się różnić od rozgrywki innych graczy. Więc te karty mamy już omówione. Następnie mamy karty FAS. Karty FAS yy, to są takie karty fajne, które. Yy, Będziemy zagrywać po to, żeby wykonywać określone akcje. E, tym się zajmę trochę bardziej szczegółowo w kolejnym odcinku, kiedy omówię, omówię poszczególne elementy rozgrywki, e, dlatego że no na ten moment nie, ta informacja nie jest jakoś nam specjalnie potrzebna. Tego elementu akurat nie ma w dużej terraformacji, e, w której możemy wykonywać akcje takie, jakie chcemy. Natomiast tutaj musimy po prostu wybrać to, co chcielibyśmy w danej rundzie robić. Natomiast wybierając daną akcję, ona będzie dostępna też dla innych graczy, z tym, że my będziemy mogli skorzystać z bonusu tych akcji jest. Dokładnie pięć, a sobie włożę to w kolorowe koszulki, tak jak są kolory graczy, żeby, żeby łatwiej nam się to rozróżniało. Tak czy inaczej, te karty sobie także omówimy, ponieważ one w tym momencie nie są najbardziej istotne, ponieważ wszystko w gruncie rzeczy będzie się kręcić wokół tego, co mamy tutaj, a tych kart jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego bez zbędnego przedłużania, omówmy je sobie szybciutko. Mamy trzy rodzaje kart. Czerwone, niebieskie i zielone. Mówiąc dla uproszczenia, one mają tam jakieś swoje nazwy, ale to mniejsza oto. I teraz, o co chodzi z tymi kartami? Yy, każdą z tych kart na początku będziemy mieć na ręku i będziemy mogli je zagrywać, po to, żeby uzyskać jakieś określone efekty z tychże kart, no i przybliżać się rzecz jasna do zwycięstwa. Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, którą zauważycie na pewno na każdej z tych kart, o, wezmę jeszcze jedną zieloną dla przykładu, bo będzie lepiej to widać. Jest to, co. Mamy do góry. Oczywiście nazwa karty. Każda karta ma unikalną nazwę, jakiś obrazek do tego. Natomiast tę wartość, którą tutaj widzicie, to jest koszt zagrania karty. Czyli musimy zapłacić tyle w megakredytach, żeby móc tę kartę zagrać. Prosta sprawa. Ale część kart ma jeszcze tutaj taką małą rameczkę. Która nam mówi o tym, że musimy spełnić jakieś dodatkowe. Warunki, żeby tę kartę można było zagrać. Czyli w tym przypadku musimy wydać cztery jednostki ciepła, ale nie zawsze. Mogą to być warunki typu na przykład. Poziom tlenu musi znajdować się w, w czerwonym, żółtym lub białym obszarze, czyli ten wskaźnik, który byśmy tutaj mieli, musi być na jednym z tych pól, żeby można było te kartę zagrać. Jeżeli tego warunku nie spełniamy, to nawet jeżeli nas stać na daną kartę, to nie możemy jej zagrać. Czyli to jest rzecz podstawowa. Następnie wszystkie karty. Zawierają od jednego do trzech symboli, które są tutaj. Teraz z tymi symbolami to jest najbardziej skomplikowana sprawa, ponieważ bardzo ciężko jest je wytłumaczyć na początku, do czego one służą. W gruncie rzeczy e, służą tak naprawdę do interakcji z innymi kartami. Przykładowo, mm, mielibyśmy kartę, która nam mówi o tym, że, e, posłuszmy się powiedzmy tą kartą dla przykładu, że, żeby zagrać tę kartę, na przykład potrzebujemy mieć trzy symbole nauki wśród kart, które już zagraliśmy na. Do naszego tutaj obszaru gracza. Czyli gdybyśmy nie spełniali tego warunku, czyli nie mielibyśmy trzech symboli, no to nie moglibyśmy zagrać tej karty, no bo e, póki co mamy tylko jeden symbol nauki. I pamiętając o tym, że symbole z naszych kart korporacji, te startowe, też nam się jak najbardziej liczą. E, więc e, w gruncie rzeczy do tego są potrzebne nam te symbole, ale nie tylko, bo za chwilę się e, okaże, że mogą być użyteczne do czegoś jeszcze. Tak czy inaczej. E, Bazowo te symbole się niczym od siebie nie różnią i nie ma czegoś takiego, że jeden jest lepszy i drugi gorszy. Tak, czyli na przykład symbol tutaj roślinności wcale nie jest powiedziane, że jest lepszy od symbolu nauki, bo to tak naprawdę zależy od tego, jakie mamy karty. Jakie te karty mają warunki i do czego to nam służy. Może być na przykład coś takiego, że, nie wiem, zagrywamy daną kartę, która mówi nam, że dostajemy po 2 megakredyty za każdy posiadany symbol roślinności, prawda? No to jeżeli mamy jeden symbol, dostalibyśmy 2 megakredyty, a gdybyśmy tych symboli mieli 5, no to już wtedy dostaniemy 10, tak? Więc w gruncie rzeczy chodzi tylko o to, że musimy czytać treści kart, jak to w karciankach bywa i y, zobaczyć, co dane karty robią, żebyśmy wiedzieli, y, jak z tymi symbolami sobie tutaj y, poradzić. No dobra. Zacznijmy więc od najprostszej rzeczy. Karta czerwona. Karty czerwone są kartami jednorazowymi. Mówi nam o tym również ten symbol strzałki. On jest specyficzny właśnie tylko dla kart czerwonych. I wtedy po zagraniu takiej karty, opłaceniu jej kosztu, ewentualnie jeżeli są jakieś warunki dodatkowe, wykonujemy akcję i karty te odrzucamy. Czyli e, odwróć jeden obszar oceanu, płacimy 10, odwracamy jeden ocean i cześć. Karty te zazwyczaj trzymam sobie tutaj z boku. E, natomiast te karty, które. Mam tutaj, czyli zielone i niebieskie. Zagrywam sobie zazwyczaj z tej strony. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Ok, karty zielone. Karty zielone występują w dwóch rodzajach. Właściwie chodzi głównie o y, kolor tła akcji, które tutaj mamy. Choć akurat w przypadku kart zielonych nie ma tutaj specjalnej różnicy, ponieważ karty zielone podnoszą nam poziomy naszych produkcji. Proste, proste. W tym przypadku byśmy podnieśli sobie poziom produkcji roślinności i ciepła o jeden, a jednocześnie to się nazywa potencjał budowlany y, naszego. Naszego tutaj imperium o dwie jednostki, w tym przypadku byłaby to yy, potencjał budowlany stali. I teraz zobaczcie, do czego to jest potrzebne? O ile te rzeczy, które mamy tutaj i te obszary, które takie duże, które tutaj się znajdują, to jest nasza produkcja. Czyli gdybyśmy wybrali akcję produkcji, dostalibyśmy w tym przypadku jedną jednostkę ciepła, jedną jednostkę zieleni, bo tak wynika z kart, które do tej pory zagraliśmy. Natomiast ciekawym jest ten tak zwany potencjał budowlany, ponieważ on nam podnosi. Czy daje nam możliwość otrzymania zniżek za karty z określonymi symbolami? Teraz zobaczcie, właśnie tutaj wchodzi do gry to, o czym Wam mówiłem, i wykorzystanie tej symboliki. Otóż za każdy jeden poziom stali, bądź ewentualnie tytanu, otrzymujemy odpowiednio 2 lub 3 megakredyty zniżki na każdą kartę, która zawiera ten symbol. Czyli przykładowo, gdybym w następnej kolejce chciał zagrać kartę tą, którą mam tutaj, no to widzimy, że ona kosztuje nas 9, nie ma dodatkowych warunków do spełnienia, ale ma symbol stali, prawda? A ponieważ jesteśmy na drugim poziomie, dwa razy dwa megakredyty, to stalibyśmy cztery zniżki na tę kartę, czyli zapłacilibyśmy za nią tylko 5. I dokładnie w ten sposób właśnie funkcjonuje symbolika, jeżeli chodzi o karty. Czyli albo, albo spełniamy jakieś warunki, albo yy, stal i tytan pomagają nam uzyskać zniżki na zagrywanie kolejnych kart. Proste, proste. No ale znacznie ciekawsze są oczywiście karty niebieskie. Karty niebieskie, jak widzicie, też występują w dwóch odmianach, że tak powiem: w fioletowym i niebieskim tle. Fioletowe tło to jest permanentna zdolność, którą stosujemy zawsze, gdy zachodzą takie warunki. Przykładowo, w fazie piątej, e, gdy dobieramy karty, możemy dobrać dwie dodatkowe. I ta, ta sytuacja ma miejsce zawsze, kiedy występuje faza piąta. Musimy tylko o tym pamiętać. Także fioletowe zawsze sobie sprawdzamy, które się do czego odnoszą. Natomiast niebieskie to są akcje dodatkowe. No i teraz akcje dodatkowe, oczywiście oprócz akcji standardowych, które możemy w grze wykonywać. Akcje dodatkowe są przeznaczone tylko dla nas. Z tym, że, żeby skorzystać z tych akcji, musimy wybrać fazę. Jak najbardziej, akcji. Czyli dopiero w momencie, gdy ta karta jest wybrana i mamy dostępną e, tę fazę do rozegrania, wtedy możemy z tych akcji skorzystać. Zresztą, widzicie, kolorystycznie też to ładnie ze sobą e, tutaj pasuje. A zatem, reasumując, karty czerwone to są karty jednorazowe. Zagrywamy, rozpatrujemy efekt, odkładamy sobie z boku. Karty zielone dają nam efekt natychmiast w postaci podniesienia poziomu produkcji bądź Potencjału budowlanego. Natomiast karty niebieskie albo dają nam jakąś stałą zdolność, którą możemy sobie wykorzystywać zawsze, kiedy zajdą określone warunki, albo dają nam akcję, którą możemy wykorzystać w fazie akcji. Oczywiście. Postaram się Wam jeszcze pokazać tutaj szybciutko wygrzebać, być może jakąś kartę, w szczególności niebieską, żeby pokazać Wam, jak jeszcze to fajnie ze sobą może działać. Zobaczcie. Przykładowo. Mamy zagrane przed sobą takie karty. Tutaj już przesunęliśmy nasze poziomy produkcji z kart zielonych. Mamy jeszcze karty fioletowe. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Mam też korporację Kredikor, Chociaż nie, ona akurat nie będzie nam tu potrzebna, ale dobra. Nie istotne. Ok, mamy takie karty przed sobą. Mamy dwie specjalne zdolności. Albo w fazie piątej dobieramy dwie karty więcej, albo za, za każdą kartę e, ze strzałką, czyli kartę jednorazową czerwoną, bo akurat strzałka jest tylko na kartach czerwonych, płacimy. Mniej, o wow, o 5 mega No i zobaczcie, co się dzieje. Mam kartę czerwoną. I decyduję się ją zagrać. Oczywiście w odpowiedniej fazie, ale to, to mi się dowiecie w kolejnym odcinku. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Płacilibyśmy za nią 10. Mamy symbol strzałki. No i teraz patrzcie. Aha, za każdą strzałkę płacimy 5 mniej. Super! Czyli za tę kartę zapłacilibyśmy nie 10, a 5. I to jest dokładnie to, w jaki sposób działają wszystkie symbole na kartach. Niestety jest ich całkiem sporo, więc no, musimy zwracać uwagę na to, w jaki sposób, no, co zbieramy tak naprawdę i do czego to nam będzie potrzebne. Pokażę Wam jeszcze inny przykład. Załóżmy, że mamy o, nasz tutaj potencjał budowlany Tytanu na poziomie 2, czyli dostajemy za każdą kartę z tym symbolem Tytanu, dostajemy 6 zniżki, tak? bo 2 poziom razy 3 megakredyt. Zobaczcie, mamy tę kartę. Karta nas bazowo kosztuje 20. Jest to karta jednorazowa, ponieważ jest to karta czerwona, i też jednocześnie symbolizuje nam to ta strzałka. To, co mamy jeszcze tutaj na kartach, i to jest istotne, to są punkty zwycięstwa na koniec. Czyli za każdą kartę w naszym obszarze, również z kartami jednorazowymi, będziemy mogli dostać punkty zwycięstwa w zależności od tego, jaka tutaj jest wartość. Czasami jest tutaj gwiazdka, która nam mówi o tym, że punkty są zależne od warunków, które musimy spełnić na karcie. Ale zobaczmy, dla przykład. Ok, mamy kartę, która bazowo nas kosztuje 20, czyli całkiem sporo. No ale, ale. Patrzymy na naszą planę. przecież my mamy potencjał budowlany tytanu 2. 2 razy 3 zniżki, to ta karta kosztuje nas już nie 20, a 14. Tak? Bo obniżamy o 6, 2 razy 3. Ale mamy tutaj jeszcze strzałkę, ale przecież mamy strzałkę tutaj. Minus 5, czyli tak naprawdę z 20 zagranie tej karty kosztowałoby nas 20. Minus 6, minus 5, czyli zapłacilibyśmy za tę kartę tak naprawdę tylko 9. OK, ma to sens? Myślę, że tak. Niestety, właśnie problemem tej gry jest to, że zobaczcie, tych kart jest multum i trochę, szczególnie tych kart akcji i różnych zdolności specjalnych. Więc powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę rozkmina, mówiąc kolokwialnie, tej gry polega na tym, żeby z tych kart, które wylosujemy, to wszystko sobie tak dopasować żeby nam jak najbardziej grało. Oczywiście podnoszenie potencjału budowlanych jest jak najbardziej ok, no bo prędzej czy później jakieś tam karty z tymi symbolami nam się trafią. Natomiast rzeczywiście tutaj jest takie, powiedzmy, balansowanie między tym, jakie symbole zbieramy, jak sobie te poziomy produkcji podnosimy, no i co tak naprawdę z tych akcji, które tutaj mamy, jak będziemy te akcje mogli wykorzystać. No bo co z tego, że, że kupimy sobie tę kartę, skoro później nie będziemy grać kart czerwonych. Więc pytanie tak naprawdę, czy nam się to opłaca. No i Właśnie, odpowiedź na, na tak postawione pytanie nie jest prosta, ale musicie znaleźć ją sami. Po prostu spróbować zagrać i zobaczyć, czy taka forma rozgrywki Wam odpowiada. E, tyle jeżeli chodzi o karty. Jeżeli zrozumieliście tę część, no to mam nadzieję, że cała reszta będzie już naprawdę bardzo, bardzo prosta. Do zobaczenia, do następnego.